Relations może wyprzeć dziennikarstwo? Codziennie widzimy, że wypiera. Codziennie przekonujemy się, że w Polsce, tak jak podobno na Zachodzie, 75% informacji na stronach informacyjnych gazet zaczyna się podobno od informacji sprzedanych, rozdanych, dostarczonych przez agencję Public Relations. To jest ogromne niebezpieczeństwo, ale tylko w jednym momencie, w którym nieprofesjonalista, PR-owiec trafia na nieprofesjonalistę dziennikarza, bo te dwa zawody mogą doskonale ze sobą współpracować i doskonale ze sobą żyć. Dziennikarz powinien kontaktować się z PR-owcami, ale nigdy nie powinien pisać tylko tego, co oni chcieliby przeczytać. I w dobrym dziennikarstwie tak się nie dzieje. Gorzej, jeśli zły PR-owiec trafi na złego, leniwego dziennikarza. Wtedy widzimy informacje, które nigdy nie powinny trafić do gazety, do portali. I wtedy jako odbiorcy powinniśmy się czuć, czujemy się manipulowani. Na szczęście coraz częściej widzę, że również w internecie odbiorcy są tak wyedukowani, że piszą, że to już chyba kryzys dziennikarstwa i że ta notka nie powinna się ukazać. Mam nadzieję, że nawet portale internetowe zaczną się tym przejmować.